wy musicie odkrywać cały czas sami. Nawet jeżeli to było już zrobione przedtem. To jest po prostu podstawa całej nauki. Jak odkryjesz, to ta wiedza będzie bardzo utrwalona. Musisz się zbliżyć, to jest za... Za daleko jesteście. Wy po prostu macie tak zwolnione refleksy. To nie. Twarz nie może dotykać drzwi. One moment, please. Twarz nie może dotykać drzwi. Musi być szpara. Czyli więcej na lewo musicie wiedzieć. Troszkę pozowane, prawda? Szukamy prawdy. Prawda, która nam może dać emocje, tak? Inspiracje i tak dalej. Szukamy prawdy. We wszystkim, co robimy, szukamy prawdy. To jest niezłe. Cała przyjemność polega na tym, że robimy pracę nie dla nas tylko, dla naszej przyjemności, tylko dla innych ludzi. I to, co robimy dla innych ludzi, powinno ich zainspirować, żeby oni się czuli lepiej. To jest niezłe, prawda? Ta część tutaj przeszkadza, to jest za dużo tego, widzicie? To powinno być tylko ta część tu. A teraz ja wymagam, że wy macie odkrywać, a nie ja. No to trzeba tutaj przyciemnić trochę. O! Lepiej? No, niesamowita zmiana, prawda? No to też jest bardzo fajne. To jest po prostu zupełnie nierealne. Tak jakby inny świat. Też jest dobre. To jest bardzo ważne, żeby robić czy stwarzać to, co się czuje. To, co się naprawdę czuje, to, co ktoś naprawdę przeżywa. To na pewno. Wizyta w zoo. A to był kościół. Wszystkie doświadczenia i wiedzę, które mamy, są zmagazynowane w archiwum podświadomości. Na razie banalne. Nie robi wrażenia, absolutnie. On prawie że święty już jest. Bardzo dużo zależy od wibracji, które czujemy, od pewnej energii, które też czujemy. I to nie wiadomo, jakie to są wibracje, jaka to jest energia, skąd to się bierze, nic nie wiadomo na ten temat. Wie pan, że wybrał pan 20 zdjęć? To się rzadko zdarza. Za duży chaos. Kadrować tak, żeby tej panienki tutaj nie było. A to jest niezłe. Tam jest jeden fragment, widzicie? O. Który można wykorzystać, tak jak powiedziałem, żeby to zielone wyszło bardzo ciemne. 75? Tak, nawet więcej będę miała. Nie, to mniej więcej w końcach. A widzisz, jaka jest najciekawsza kompozycja z tyłu? Jest bardzo ładna. Gdzieś tam do prawej strony. Musisz poczekać, aż nie będzie żadnego chaosu z tyłu. To jest bardzo dobre. Działa no, niesamowicie. Fajne, świetne to jest, gratuluję. Ale zobaczcie, że jest i abstrakcja, i realizm. Tak. Taki poziom osiągają niektórzy uczniowie dopiero na drugim albo na trzecim roku. Patrzyłem na to nie wiadomo ile razy przez kilka lat i tego nie widziałem. Więc pierwszy raz studentka robi lepiej ode mnie. To jest tak naprawdę obcowanie z fotografami, których znałem gdzieś wcześniej. Znałem ich pracę, znałem albumy z ich fotografiami. Szansa słuchania ich wykładów, a jeszcze lepiej szansa rozmowy z nimi, no jest czymś bezcennym w gruncie rzeczy, być może nawet bardziej wartościowym niż nauka warsztatu. Można odkryć coś w sobie i można wykorzystać swoje potencjały. Gdzie po prostu odnalazłam swoją drogę.
Myślę, że to jest bardzo takie budujące. Człowiek czuje się spełniony. Myślę, że bez szkoły bym tego nie była w stanie odkryć w sobie.